Budujmy dom to podcast, w którym rozmawiamy o zdrowym duszpasterstwie. To podcast współtworzony przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski i redakcję Dominikanie.pl. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl, a rozmowy w ramach tej serii prowadzi ze mną Olga Bieniek. Za chwilę wysłuchamy wypowiedzi osoby skrzywdzonej którą odczyta lektorka, a następnie przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, panią Martą Miłuńską, psycholożką, psychoterapeutką, która prowadzi projekt Przebudzenie, który z kolei prowadzi Szkołę Uwielbienia w Warszawie. Witamy Cię Marto. Witajcie. Był względem nas świetnym psychologiem. Przenikał nas swoim wzrokiem, wzbudzał w nas strach, baliśmy się, że wie o naszych grzechach i słabościach wszystko, i może to w każdej chwili ponazywać, nawet bez naszej zgody. Baliśmy się mu przeciwstawić. Zawsze miał na wszystko odpowiedź i w jednej chwili rozwiewał wszystkie nasze wątpliwości. Kiedy ktoś krytykował, to płakał. Mówił, że gasimy jego ducha. Jego autorytet był nie do ruszenia. On mówił w namaszczeniu z Bożego natchnienia. To wszystko było dla nas wolą Bożą, a jej nie chcieliśmy się przeciwstawiać, choć wątpliwości nieustannie się pojawiały. Zamiast Bogu poddawaliśmy się Pawłowi M. Często się bałem, że z mojej winy coś może się ojcu stać. Gdy podczas modlitw była jakaś blokada, szukaliśmy winy w sobie. Prowadziło to do silnego poczucia winy i granic depresji. Marto, jak odróżnić charyzmatycznego lidera od toksycznego przywódcy? To jest bardzo ciekawe rozróżnienie, bo toksyczność jest słowem potocznym. Prawda? My spotykamy raczej to słowo w biznesie, w pracy, mówimy: Ale ty jesteś toksyczny, jak w tą stronę raczej używamy tego zwrotu. A to słowo charyzmatyczne jest bardzo stare, w gruncie rzeczy towarzyszy mu ten dar łaski, takie poczucie, że ktoś jest niezwykły, że ma wpływ, jest coś pięknego, świetlistego w tym i wydaje się takiego jednoznacznie dobrego. Więc to, co trzeba by było rozdzielić, to rzeczywiście efekty, jakie widzimy w życiu takim duszpasterskim czy przywódczym osoby toksycznej. I takiego lidera, który jest charyzmatyczny. Toksyczność w ogóle niedawno była zdefiniowana. To, to są lata 80., pojawia się definicja y, y, dr. Wicker. Ona mówi o tym, że możemy rozróżnić lidera, który jest y, dawcą, lidera, który jest na. Y, należy zachować uważność przy nim i lider toksyczny. Potem jest jeszcze Lipman baum On, y, y, To jest taka teoria, która mówi o tym, że. Widać, że ktoś jest toksyczny po tym, że wywołuje zamęt i rozbija miejsce, które prowadzi. Czyli ja widzę to, że ktoś jest toksyczny po owocach jego pracy. A charyzmatyczność no, powinna przynosić zupełnie inne owoce. Charyzmatyczność powinna unosić, powinna sprawić, że nam się łatwiej wykonuje trudne rzeczy. Bo jeżeli ktoś jest charyzmatyczny, jest pełen pasji. Moglibyśmy to tak sobie jakoś skategoryzować... Yy, co to znaczy? Jaki to ma wymiar w ogóle w liderstwie? Jeżeli to jest osoba słoneczna, dynamiczna, pełna pasji, motywująca do wzrostu, motywująca do ruszenia do przodu i nie mająca w tym żadnych toksycznych, własnych y, celów, ukrytych sposobów korzystania z manipulacji, nie ma tego w niej. Tylko to jest to osoba, która rzeczywiście ku dobremu nas prowadzi, to będziemy widzieli dobrowoca w ludziach, których ma w swojej organizacji. Mówisz o dobrych owocach charyzmatycznego y, lidera, natomiast y, też wspomniałaś o tym, że toksycznego lidera y, poznajemy po efektach jego działania. Jak można rozpoznać te y, właśnie toksyczne y, owoce toksycznego drzewa? Jest bardzo y, trudne, dlatego że widzimy te owoce. Czasami tylko głęboko zbliżając się do jakiegoś środowiska. Są środowiska w Polsce, które na zewnątrz mają świetne, streamingowane wydarzenia, piękne, nie wiem, kolorowe, muzykę, światła. Widzimy, że to wszystko z zewnątrz wygląda naprawdę bardzo atrakcyjnie, zrzesza masy ludzi i myślimy sobie, jeżeli tam jest tyle ludzi, to to musi wszystko dobrze działać, tak? Są jakieś kolorowe flagi, wszystko świeci, jest w ogóle wspaniale, tak? Więc, żeby Zobaczyć te owoce, czasami trzeba wejść wewnątrz organizacji. I zobaczyć, jak czują się ludzie, którzy są najbliżej tego lidera. Um, teraz jest taka, no, dzieje się jakby w jedna z rzeczy, która się dzieje w Polsce, opiera się na tym, że ludzie, którzy byli przy tym liderze, zaczęli składać świadectwa, wypalenia, czasem depresji widzimy w tych ludziach, którzy byli najbliżej osoby toksycznej. Zadziało się coś złego. Potem to widzimy. Zajrzeliśmy do środka, zbliżyliśmy się. I mogliśmy poznać, ale jest to, dlatego mówię, że trudne, bo po pierwsze środowiska, które są skupione wokół toksycznych osób są bardzo szczelne. One mają znamiona takiego e, myślenia, że nie ufamy, nie powinniśmy wpuszczać, nie powinniśmy pozwalać, żeby ktoś zobaczył, bo my jesteśmy. No i tutaj często odbiciem tego, co myśli lider wyjątkowi, my mamy to poznanie, my wiemy jak to jest. Ciężko jest wejść w te środowiska. Więc w pewnym sensie to jest taki pierwszy tak. sygnał ostrzegawczy, nawet nie wiem dla bliskich, czy bo te osoby zwykle, które są blisko lidera, nie mają tego w sensie trudno im jest wyczuć, że to z czego są dumne w gruncie rzeczy często może być też problemem. Tak, no do, dokładnie, to jest jak, jak, jakiś sposób żeby rozpoznać. Czy, ja, czy to, co widzę, jest zdrowe, czy nie jest zdrowe. Drugą rzeczą, jak możemy poznać, że to jest toksyczne, niecharyzmatyczne, te owoce, które możemy zobaczyć, to zobaczymy osobę, która skupia wokół siebie. Czyli widzimy jakieś duże nazwiska, takie osoby, które są uwielbione, które są promują swoją twarzą bardzo duże dzieła. I tak się zastanawiamy wtedy, kim jest ten człowiek dlaczego on budzi tak skrajne emocje. Ludzie się w nim zakochują, ludzie uwielbiają go, mówią o nim dobrze, ci, którzy go nie znają. I to, to jest kolejny taki rys tego, że to może nie być charyzmatyczne, bo charyzmatyczny przywódca jest y, zakochany, i za, mówię o zdrowym, charyzmatycznym przywódcy, ale charyzmatycznym, nietoksycznym. On jest zapalany do dzieła i prowadzi to dzieło, żeby ono się wykonało. I jego pasja jest i radość w tym, że ono się wykonało i wtedy może zacząć nowe dzieło, żeby ono się wykonało. Ale nie będzie szedł po trupach, nie będzie niszczył ludzi równocześnie, nie będzie uważał, że to dzieło jest ważniejsze od nich, bo każdy z nas jest dziełem w tym sensie, prawda? Ta nasza droga w, w prowadzeniu różnych zaangażowaniach w różne dzieła Kościoła, ona sama w sobie jest celem pasterskim, prawda? Jest jakąś przygodą, ale jest też spotkaniem ze swoim charakterem, rozwojem. Więc ta toksyczność, ona ma taki wymiar skupiania też wokół siebie. Tak możemy to poznać. Możemy takie pomarańczowe światło sobie zapalić, jak widzimy taką czyjąś twarz, która bardzo znajomo brzmi tu, 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 tu. tu i nie wiadomo dlaczego. To może w ogóle roz, rozbrójmy to określenie toksyczne. Bo tak jak y, powiedziałaś, to jest raczej potoczne sformułowanie. A co za tym stoi od strony psychologicznej? Czy są jakieś typy osobowości, jakieś zaburzenia, które możemy podpisać jako toksyczny przywódca? Tak, psychologia opisuje toksyczność poprzez różnego rodzaju cechy osobowości albo zachowań, które, jeżeli są stałe, sztywne, powtarzalne, mogą być klasyfikowane jako zaburzenia osobowości. Czyli można powiedzieć, że są pewne rysy osobowościowe, jak na przykład narcystyczne rysy osobowościowe, psychopatyczne rysy osobowościowe, borderlineowe rysy osobowościowe, które powodują tą. Toksyczność, tak? to, że organizacja jest niszczona, a nie jest wzmacniana. Chociaż cele mogą być wykonywane. To jest ta trudność. Co, że, że jest tak, że widzimy, że dzieło działa, hula, jakby dzieją się piękne rzeczy, ale organizacja jest niszczona równocześnie. I ludzie w tej organizacji. Tak. Y wiesz, Użyłaś różnych pojęć, które też mają takie swoje znaczenie potoczne, czyli hmm. często się używa w rozmowach, czy w kontakcie takim no, zwyczajnym codziennym, że ktoś jest takim psychopatą. Ale co to znaczy od strony właśnie naukowej, tej psychologicznej, czy od strony pracy terapeutycznej też. Hmm. Jak. Rzeczywiście tak jest, że nadużywa się tych słów, prawda? Mówi się tak, ale to jest narcyz. I to jest bardzo obraźliwe, to się staje inwektywą, i przez jakby obniża wartość tego, że ktoś potem zdiagnozuje się. I, i w grudzie rzeczy nie wiadomo, co z tym zrobić, jeżeli jest miliard narcyzów, bo każdy każdego tak nazywa, ale rzeczywiście, zaburzenie osobowości to jest względnie stała charakterystyka osobowości która zamiast funkcjonować w sposób elastyczny, adaptatywny dla danego człowieka, już teraz czuję, że mówię strasznie naukowo, postaram się zaraz to odbeł odbełkotnić, mm -hmm. ale y jakby zachowując się w taki sztywny, nieadaptatywny sposób zaczyna ranić ale siebie, ale też i innych. Bo są zaburzenia, w których ja mam takie mechanizmy obronne, że nie dopuszczam tego, że mnie to rani, ale ludzi rani to, jaki jestem. Więc to jest taki kawałek pierwszy do zdiagnozowania, czym jest w ogóle osobowość. No i osobowość to jest ten rzeczywiście kawałek duży temperamentu. To jest totalnie genetyczne. To jest ta nasza skłonność, nawet prędkość odbierania bodźców, mm. reagowania na bodźce. To widzimy, jak mamy dzidziola, to dzidziol ma jakiś temperament i zresztą ma, o podobne do tatusia, bo cały czas coś tam, nie wiem, yy, płacze. No więc rzeczywiście tak jest, że póki dziecko jest takim czystym temperamencikiem i leży w tym łóżeczku, to ono po prostu w sposób doskonały pokazuje, jakie geny dostało. Ale to, co potem się dzieje, to jest wychowanie, to są doświadczenia życiowe, to jest światopogląd, który się kształtuje. My widzimy to w takim dojrzałym, mądrym, fajnym chrześcijaństwie, że ten światopogląd wpływa na naszą osobowość, prawda? Na przykład w tym, że potrafimy żyć w jakimś pokoju, który jest dość nieznajomy bez tego światopoglądu. No, okazuje się, że wtedy to nie tylko światopogląd, no ale to też jest część budująca osobowość. I teraz, jeżeli ta osobowość. Rośnie w dobrych warunkach, to jest tak, jakby zasadzić ziarenko. I ten dąb na łące, no wiecie, wiecie sami, samotny dąb na łące, jest rozłożysty, piękny, osobowość jest zdrowa. Daj Boże, człowieka, który ma takie warunki, no ale osobowość jest zdrowa. A teraz wyobraźmy sobie taki, jakiś, nie wiem, modrzew, czy jakieś takie drzewo, które rośnie nad morzem, że ono ma do dyspozycji piach, w który musi się wryć. Ma klif, więc zaraz zleci, ma wiatr, który wieje i się wykrzacza i to jest ta chora osobowość. Czyli można powiedzieć, że tu drzewo i tu drzewo, tu człowiek i tu człowiek, ale ten przez warunki, jakie miał, stał się innym drzewem niż to. No i teraz wyobraźmy sobie, że lider nasz jest takim dębem na łące i my sobie możemy przy nim, jak tam Rej pisał, tak, odpocząć sobie pod lipą i, i leżeć i się czuć bezpiecznie. Albo jest takim, wiecie, po prostu bujanym wichrami y, y, krzakiem albo jakimś drzewem nad, nad klifem. No, z jakiegoś powodu często te klifowe drzewa decydują się być liderami we wspólnotach i w ruchach. No, możemy sobie to powiedzieć potem, co na to wpływa, ale jakby chcieć opisać to drzewo, no to rzeczywiście psychologia po prostu to drzewo rosnące nad tym klifem opisuje w zależności od tego, co mu gdzie wyrosło źle. No więc jeżeli rzeczywiście to cierpienie jest związane z narcyzmem, to będzie to taka osoba, która y, podobnie do psychopatycznego zaburzenia, którego nie ma w ICD-11 naszym europejskim, jest dysocjalna osobowość i jest też taki, tak jakby podkategoria psychopatyczna, ale to będzie taka osoba, która jest skupiona na sobie. Przepraszam, wyjaśnię, no. wyjaśnię dla y, tych, którzy y, może nie, nie znają tych pojęć. CD to jest taki y, Wielka Księga Chorób, rejestr, w którym można znaleźć y, opisy objawów i też y, rekomendacje dotyczące leczenia. To przepraszam. Tak, tak? dokładnie. To tam są wszystkie, wszystkie choroby, które występują od grypy po y, różyczkę i są tam też, jest cały dział pod tytułem choroby psychiczne. Cała Europa posługuje się tym samą klasyfikacją. No i tam jakbyśmy chcieli tak popatrzeć, zajrzeć, jakie tam są te kryteria diagnostyczne, patrząc naszymi oczami laika, jak spotykam taką osobę potem na żywo, to będzie na przykład kierowało nią... Y, w dużej mierze jej własne dobro. To znaczy, ona może być bardzo y, uwodząca w tym, że dba o ciebie, widzę twój potencjał. U, masz taki potencjał, ale tak naprawdę będzie chciała ciebie użyć dla siebie, dla budowania swojego mikro albo makro królestwa. To są osoby pozbawione empatii jako takiej i widzimy to po tym, że. To jest cecha y, wspólna dla osobowości narcystycznej i tej psychoanalitycznej, czy dysocjacji. dysocjalnej. Tak. tak. Tak, to jest wspólne, chociaż u narcyza będzie stała za tym bardzo głęboka rana narcystyczna. My tak to mówimy, czyli jakbyśmy tak rozebrali tego narcyza, to pod spodem jest ból i poczucie braku własnej wartości. My tak mówimy w terapii, że to jest taki kokosek, czyli twarda skóra broniąca dostępu do tego, co w środku płynne. Tak? Kłopot jest taki, że bardzo wiele. Pobożnych, łagodnych istot, które widzą tą zranioną cząstkę w tym narcyzie, wierzy, że miłością pomoże, angażuje się w relację z tą osobą, tak chce ją uzdrowić i pomóc, a potem jest niszczona. Potem doświadcza tego, że ta delikatna cząstka owszem, ona tam jest, ale narcyz nie chce, żeby ona była widoczna, nie chce się z nią kontaktować, i nie chce, żeby ktokolwiek się z nią kontaktował. A tu nasz idealizm chrześcijański czasami nas prowadzi. W relacje z tą osobą taką pomocową, tak, y, która może nas zabić emocjonalnie po prostu. Narcyst to jest też taka osoba, która potrzebuje y, ogromnie dużo docenienia, takiego uwielbienia, y, doświadczenia tego, że jest wyjątkowa. Kiedy ona nie jest wyjątkowa i znika z plakatów albo nie ma jej logotypu, albo nie ma jej y, czegoś, co ją y, jakoś charakteryzuje, to jest bardzo zdenerwowana. Czuje gniew, czuje skrzywdzenie. Jest niewidziana, jak to niedoceniona, ty mnie nie doceniasz, mojego wpływu w to, co w twoje życie wniosłem. Pojawia się krzywda, albo wniosłam krzywda, poczucie zranienia. Ta narcystyczna osobowość, ona jest bardzo podobna właśnie do tej dysocjalnej, tak? w tym, że nie obchodzi jej to, co myślą ludzie do końca, bo ich nie widzi. Wynika to z cierpienia. Chcę tylko podkreślić, że zaburzenie osobowości nie jest złośliwością, tylko wynika z rany psychopatyczna, na przykład psychę, patos, tak? To jest cierpienie duszy tak naprawdę. Ta psychopatyczna osobowość, tak idąc kawałek dalej, będzie osobowością, która ma tak jak narcystyczna, ale skrajnie brak empatii, czyli możemy, kiedy ją napomnimy, kiedy jej zwrócimy uwagę, powiemy już co zraniło mnie to, co zrobiłeś, albo trudne jest to dla nas, nawet dostanie ym, z, od zwierzchników swoich jakieś nie wiem, konkretną informację zwrotną, że tak nie, nie powinieneś albo nie powinnaś działać to ona może nawet pozornie się nawrócić, pokutować, żałować, ale robi to tylko do momentu, kiedy jej się to opłaca, czyli opłaca jej się wizerunek osoby pokutującej. No wtedy będziemy widzieć pokutę, ale to nie będzie długo trwa. Rozpoznamy to po tym, że człowiek, który naprawdę pokutował, pozwolił się gdzieś złamać tym trudnym częścią siebie, tak? tym, tym grzesznym możemy powiedzieć, Al, I to przynosi trwały owoc, prawdziwe nawrócenie. A u tych osób widzimy nawrócenie, słyszymy słowa, które brzmiały jak nawrócenie, ale nie widać po paru miesiącach, po roku, po dwóch latach zmiany. Jest dokładnie tak, jak było. Ta osoba wraca jak taki bumerang. Yy, I te osoby też są jakby z założenia krzywdzące, to znaczy, one mają swój cel. To nie są mordercy, psychopaci to nie są mordercy, my to mamy w serialach amerykańskich, pozdrawiamy Amerykanów, ale psychopata to jest osoba, która nie ma e, zważania na ludzi, tak? Nie ma i w dodatku cechuje ją duże okrucieństwo i to co jest takie ciekawe, to przy zwróceniu uwagi, no, tak powiedzmy sobie, ogólnie zdrowy człowiek, kto z nas taki jest, ich podniesie rękę, ale zdrowy człowiek powie, kurczę, wstyd mi. Nie? To takie poczucie winy się pojawia. Ajku, ale zrobiłam, kurczę, przepraszam Cię. No w ogóle nawet nie miałam pomysłu, że Cię to zrani. A psychopata będziecie widzieć taki, hmm, zatrzymanie i rozumiem, że Cię to zraniło. Wchodzę w rolę, na przykład nabyłem umiejętności, nabyłam psychologiczne umiejętności, wiem, co powinnam powiedzieć w tej sytuacji, ale ja nie czuję, że ta osoba mnie żałuje, wiecie, że ona rozumie, co ja do niej mówię. Ona może mówić poprawnie, ale nie będziemy Puli kontaktu głębokiego, bo tam jest taka ściana, i to jest ta psychopatia. To jest ogromne cierpienie dla tej osoby. Ona nie czuje emocji, nie ma kontaktu z emocjami, no ale nie mając ich, nie potrafi prowadzić dzieła w zdrowy sposób. No i mamy borderlineowy, ten rys osobowościowy oraju. raju. No i tutaj, tutaj mamy po prostu roller coaster na spidzie, to znaczy przychodzi lider i mówi fantastycznie, po prostu zrobiłaś taki podcast, to jest w ogóle niesamowite, co zrobiłaś, wow, a jutro przyjdzie i to było beznadziejne, wiesz co zro... I... i zacznie w nas uderzać, tak, więc ta huśtawka, ona jest nieznośna, ale ponieważ ten rys borderline'owy jest bardzo atrakcyjny, to są emocjonalnie dostępne osoby, czujące bardzo dużo, takie, tak jak ja się teraz zachowuję, yy, bardzo takie yy, uważne, czułe emocjonalne, to ma, mam ochotę z nimi być. I jak to, roz, jak to, jak to zważyć, że to co, y, to, co jest zaburzeniem, ktoś robi albo nie, to, że jest stały w tym. To znaczy, nie niszczy i nie podnosi nas na zmianę. Tylko na przykład jest taki, ma ekstrawertyczny typ y, y, temperamentu i po prostu jest pozytywny, wesoły, ale jest to stałe. I ten rys borderlineowy zobaczymy w tej zmienności okropnej i też w tym, że w, w, to zaburzenie borderline ono ma. W sobie dwa bardzo trudne rysy dla prowadzenia wspólnot dla bycia liderem. Pierwsza jest taka, że to są osoby z głębokimi zaburzeniami przywiązania. Czyli one na samą myśl, że miałyby od kogoś zależeć, że miałyby do kogoś należeć, czują po prostu lęk. Więc starają się ze wszechmiar, są pozornie dostępne emocjonalnie, ale nie chcą się przywiązać. Nie chcą czuć, że ty masz wgląd w ich życie a druga rzecz to jest ta dewaluacja i idealizacja na zmianę. Jesteś wspaniały, jesteś beznadziejny, nic nie znaczysz, jesteś, masz wielki potencjał. Bardzo, bardzo wstrząsające są owoce pracy z takiego typu liderami. To właśnie jak to się dzieje, że takie osoby zostają w ogóle liderami, bo też z naszych doświadczeń, ze słuchania różnych historii wynika, że dosyć często jest tak, że właśnie... Tak charyzmatyczne, tutaj zrobię cudzysłów, osoby stają się liderami, chociaż na pierwszy rzut oka, z tego co ty a właściwie ucha, z tego co ty mówisz, wynika, że nie da się pracować z takimi osobami, bo albo nas czeka jakaś emocjonalna co sam z siebie nikt nie wybierze. Albo, albo nas czeka, niezrozumienie. Albo niezrozumienie, albo nas czeka skorupa i po prostu niemożliwość dotarcia do, do człowieka, mm. albo nas czeka jakaś taka fałszywe zrozumienie. W przypadku y, psychopatu tutaj znowu robię w, w, w cudzysłowie to słowo. Więc jak to się dzieje, jakie elementy albo jakie cechy osobowości tych, tych ludzi powodują, że właśnie ludzie z nimi podążają. Ja wzdycham dlatego, że to są bardzo niewidzialne procesy na początku. To znaczy zaczyna się od tego, że osobowość zaburzona uczy się żyć latami, nie wiedząc, że jest zaburzona i obserwuje to, jak może zdobyć wpływ. To jest jeden z ważniejszych elementów tych osobowości. Borderline, osoba, która ma ten rys zaburzeniowy albo wprost zdiagnozowany Zaburzenie osobowości, ona będzie szukała bliskości. Ona dlatego będzie w stanie zatrzymać różne zaburzeniowe mechanizmy na początku, bo będzie miała wysoką motywację, żeby wejść blisko. Ale jak mówiłam, jej głównym zaburzeniem jest to przywiązanie jest to jest ten paradoks. Ale będzie starała się znaleźć swoją grupę, którą będzie ciepłem i taką dostępnością emocjonalną uwodzić, że słuchajcie, zrobimy nową, dobrą, Bożą rodzinę, tak? Będziemy mieć we wspólnocie tyle relacji, będziemy mieć śniadania, kolacje i obiady, będziemy razem, razem, razem. No, kogo nie skusi taki obraz? Razem. Każdy z nas tęskni do tego. Mamy domy, jakie mamy, a nagle taka Boża rodzina jest czymś, co. Co sprawia, to jest taka nasza tęsknota za, za niebem też, nie? że, żeby być razem wreszcie, bez, bez tych granic, bez granic. Jak ktoś używa tego sformułowania, myślę, oho, no i tu mamy pierwszy rys Borderline bez granic. Borderline, out of borders tak naprawdę. Więc ona nas uwiedzie jakimś obrazem, bo sama w niego wierzy. Więc zaburzonej osobowości możemy mówić o premedytacji, ale to jest coś, ta osoba myśli, że tak jest. Narcyz, Myśli, że jest geniuszem. Myśli, że jest ponad prawem, tak jak zresztą ta dysocjalna osobowość. Myśli, że jest przekonany do tego, że jest wybrańcem Bożym, ma namaszczenie. Ty tego nie rozumiesz. To nie chodzi o to, że celu święca środki, ale Bóg powiedział. Tak, to, to często te osoby, zwłaszcza narcystyczne, narcystyczne, niedysocjalne, odwołują się do takiego, no, do kogo można się więcej odwołać niż do Boga. tak? Jeżeli on słyszy Boga, rozumie Boga, ma słowa od Boga, ja nie mogę z tym dyskutować, jestem bezbronny, tak? no to jeżeli Bóg tak mówi, to robimy to. Więc te osoby używają, na przykład z rysem narcystycznym, używają sformułowań, że są namaszczone, że mają autorytet. Się, przepraszam, że przerywam, no. ale też wydaje mi się, że dla osoby, która wchodzi w pole oddziaływania, te osoby z zaburzeniem narcystycznym, może być kuszące właśnie to, że ma dostęp przez tę osobę. Do kogoś to ma dostęp? Do, do Boga, że mam dostęp do kogoś, kto ma dostęp, tak. <laughs> tak, to jest bardzo złożona figura językowa, ale dokładnie tak. Tak, z tęsknoty do Boga, prawda? To, to jest, widzicie, tak, mówię o tym, tak sobie myślę, Boże, to jest straszne, co? Bo po drugiej stronie tych osób są ludzie, którzy naprawdę idą z jakiejś może i niedojrzałości, może infantylności jakiejś, ale z głodu, Pana Boga po prostu. Nawet jak mają zaburzony ten głód, bo tak naprawdę to szukają alternatywnej rodziny albo ojca czy, czy mamy, tak? To nadal szukają w tym, szukają w Bogu. Jakoś mają przekonanie, że tam to znajdą. się te narcystyczne osoby jak to robią? No robią to tak, że rozsyłają wizję wielkiej, cudownej przyszłości, tak? Bo te osoby są wizjonerami często, jak myślimy o Kościele, tak? One, zrobimy to i stworzymy, i musimy razem zwierać szyki, bo często te osoby narcystyczne tworzą wrogów, tak? Kościół jest wrogi. musimy zrobić to tak, żeby zmienić Kościół w Polsce, tak? Zmienić go, bo tu ten biskup i ten biskup i słuchajcie, widzicie to sami, nie musimy nawet mówić, że wszyscy pewne rzeczy widzimy, jesteśmy inteligentni, ale, ale ta osoba zbuduje na tym narrację wzmacniającą siebie. Czyli ona nagle urośnie do rangi osoby, która rozwiąże te problemy. I że się nam czerwone światło nie zapala, że jakiś wiecie, zenek, zmysł, Boże, Zbykowicz, nie wiem, jest takie miasto, Boże, jakieś, którego nie ma, z pana Klek, Akademii Pana Kleksa, że ten człowiek ma nagle rozwiązanie, którego nikt nie ma w Polsce, nie? Biskupi nie mają, my nie mamy, ale on ma i my w to wierzymy, bo, bo znowu, tak jak, tak jak mówiłeś, bo my chcemy w to wierzyć, że ktoś ma rozwiązanie. To wynika z głębokiej tęsknoty, że jest ten lepszy świat i ktoś, kto zna do niego klucz. Natomiast jeżeli chodzi o psychopatyczne osobowości, to jak one to robią? O to są y, y, chłodni gracze. Oni rozdają karty, to są osoby, jeżeli jeszcze to się połączy z inteligencją, to oni y, to są predatorzy, to są, y, to są osoby, które tak w psychoterapii. Y, ja tak to rozumiem, kiedy wchodzi predator do gabinetu, ja czuję strach przeniesieniowo. Ja nie wiem jeszcze co to za osobowość, ale ja zaczynam czuć, że ta osoba w jakiś sposób niesie ze sobą zagrożenie. Bardzo ciekawe, bardzo ewolucyjny artykuł na ten temat czytałam, taki superwizyjny, że rzeczywiście to jest ewolucyjne, bo kiedy wchodzi człowiek, który y, nie ma takich emocji, nie ma wobec ciebie empatii, jesteś w zagrożeniu, bo możecie manipulować, możecie użyć, tak? Więc osoby dysocjalne realizują swoje cele, i myślę, że te cele często są bardzo uwodzące. Chcemy być w czymś wielkim, prawda? Chcemy uczestniczyć w sukcesie. Jeżeli ja pracuję sobie jako, nie wiem, na jakimś stanowisku w jakiejś firmie X, i nagle przychodzi człowiek, który mówi: Słuchajcie, zrobimy, zrobimy coś niesamowitego zrobimy uwielbienie na sta dobra, były takie, ale nie, to nie jest ja nie do nikogo teraz, ale zrobimy uwielbienie na, na trzech stadionach w Polsce i to będzie zobaczycie, to będzie coś tylu ludzi modlących się naraz, wielbiących Boga albo nie wiem, słuchających konferencji cokolwiek, wyobrażacie sobie to widzicie to? I co ty myślisz zawsze o tym marzyłam, żeby całe stadiony były pełne ludzi, tak? Ja takie marzenie mam na przykład ale już wtedy nie patrzę na to, jak to się stanie, jakie on ma motywacje, bo on sprawił, że ja patrzę na ten obraz i ja mogę życie poświęcić, rodzinę, dzieci, żeby to się wydarzyło, tak? Bo ten obraz i to wszystko jest już we mnie. Bardzo to jest trudne, bo my się nie spodziewamy, że ktoś może chcieć nas użyć do tego, żeby zrobić coś, co on chce. Dlatego się dajemy uwieść, włączyć w te dzieła. Dlatego ci liderzy tak działają. Wiesz Marta, to jest y, bardzo jakoś ożywiające, co mówisz, takie y, poszerzające perspektywę, ale chciałbym ją jeszcze trochę rozszerzyć, bo pomyślałem sobie, że mogą nas słuchać osoby, które są zdiagnozowane w ten sposób. Y, jako osobowość dysocjalna, czy narcystyczna, albo z, z pogranicza do borderline, y, i wiemy, że takie osoby nie mogą być liderami, czy nie powinny być liderami, bo to będzie szkodzić im i otoczeniu, ale w sytuacji, w której są wysoko funkcjonujące, to je, jakie pożyteczne role mogą spełniać tak społecznie, czy w, wspólnotowo też w kościele? Widzisz, to dobrze, że to pytasz, bo rzeczywiście tak jest, że to, o czym rozmawiamy, to o toksyczności takiego lidera. Ale to, co jest podstawą, to że ten człowiek jest toksyczny, bo nie leczy się. W psychiatrii, jakby w leczeniu osób z zaburzeniami osobowości, my jesteśmy przekonani o tym, że można wyleczyć pewne rzeczy. To nie o to chodzi, że ten, może sobie wyobrazić na takim spektrum, że tutaj jest głębokie, głębokie zaburzenie, tutaj jest zdrowie. To, że jeżeli ta osoba. Za, załóżmy, zaczyna leczenie, idzie na psychoterapię, na to nie ma leków, na zaburzenia osobowości nie ma leków, nie weźmiemy złotej pigułki na to. Zaczyna psychoterapię długoterminową i trzeba powiedzieć to otwarcie, że to trwa kilka lat. Jak ktoś powie byłem na rocznej terapii, to, to nic. No to, to gratuluję, to zachęcam, żeby kontynuować dalej, tak? I to musi być głęboka terapia, y, czasem wieloletnia. To on się przesuwa w czasie tej terapii na tej osi ku zdrowiu. Tak działa dobra, zdrowa psychoterapia. Więc to nie jest tak, że ten człowiek jest skazany na to, że nigdy nie może pełnić takiej roli. To byłoby niesprawiedliwe, dlatego, że tak jak powiedziałam na początku, nawet to psychopatos, że to jest cierpienie duszy. Więc te osoby cierpią, natomiast nie mogą być liderami w momencie, kiedy to zaburzenie jest na początku leczenia albo w ogóle nie leczone, bo one spowodują cierpienie ludzi. Same cierpiąc jednocześnie, bo jak myślę sobie na przykład o narcystycznym zaburzeniu, to, to to jest zaburzenie, które praktycznie ujawnia się tylko kiedy ta osoba coś tak już zniszczy, co prowadziła albo co robiła i tak straci, że zdecyduje się na leczenie. Bo ona ma taki konstrukt chroniący ją przed odbieraniem porażek, że powie, że to oni, oni są winni, oni są judaszami, tak? To przez nich. Ona zrzuci winę na, na tych, którzy sygnalizują ból, którzy sygnalizują, że coś nie działa, odbije to od siebie, czując krzywdę, użyje krzywdy, poczucia krzywdy. Więc dobić się do tej osoby, że kurczę, to nie ze złych motywacji, nie ze złych intencji, po prostu chcemy Ci pomóc. Zobacz, tak działasz: ludzie Cię zostawiają, opuszczają, nie wychodzi, mają do Ciebie jakieś pretensje. To nie dlatego, że ludzie są tacy źli. Pomyśl, to jest 60 osób na przykład, tak? Może te 60 osób jednak ma w sobie jakiś. To ja się trochę zmienię. No nie zadziała. Więc ja zawsze zachęcam. Głęboko nie dlatego, że jestem psychoterapeutą, ale też dlatego, że jestem, wiem, że można zdrowieć. I to drzewo nad tym klifem, można w ogóle, się je przesadzi w zdrowe warunki, nie da się zdrowieć, będąc liderem. Dlatego, że żeby być liderem, trzeba być strasznie zdrowym. I my, że jak tu siedzimy, to to wiemy. Jest tak ciężko być liderem, przywódcą, dyrektorem, duszpasterzem, nie mam pojęcia, jak to jest być, ale zakładam, że bardzo trudno. Mogę powiedzieć, <laughs> że nie jest lekko. No nie jest lekko, bo ludzi, których spotykamy, to też w tym tłumie naszym, ludzi, którzy do nas przychodzą, też mamy te wszystkie tam, wiecie, po prostu tablice Mendelejewa, tak? Yy, różnych doświadczeń, trudów, yy, przy takich zranień, Pan Bóg, wszyscy przychodzą, tak? Głodni, cierpiący celnicy i yy, wszyscy przychodzili do Jezusa. Więc ta, rzeczywiście tak jest, że żeby być liderem, to trzeba nie dojrzeć mieć spójną osobowość, mieć e, przerobione podstawowe zaburzenia typu chęć, y, nie wiem, właśnie budowania siebie kosztem grup i tak dalej, tak? Trzeba mieć przerobione odpowiedzialność, żeby biorę odpowiedzialność nie tylko za siebie, tylko za innych. Trzeba się sprawdzić w tym. Trzeba być spójnym i zdrowym. A tu mamy osobę, która cierpi, która nagle przewodzi innym, więc dostaje od nich, sama z wnętrza ma bodźce e, zaburzone. No jak... jak? Więc żeby ona wyzdrowiała, trzeba ją wysadzić z tego klifu, wsadzić na tą łąkę i zacząć leczyć. A że ona kiedyś na ten klif trafi, na pierwszy front wiecie, walki z nie wiem z czym, to może tak trafi, ale już lepiej, żeby ten dąb tam z powrotem wrócił na tą niebezpieczną pozycję, tak? Żeby dać czas na wyzdrowienie. Sobie samemu, ludziom, po tym, co im zrobiłem, żeby oni mnie przyjęli. Ja tak zawsze używam tego przykładu, że Paweł Starsu, jak go Jezus spotkał na drodze do Damaszku, to potem zniknął. I mamy cały, te, taką wielką lukę w życiu Pawła, prawda? No i co on wtedy robił? Nikt nam, Łukasz tego nam nie opowiedział. W ogóle ciekawa byłam, czemu Łukasz nam nie powiedział, co Paweł robił w tym czasie, tak literalnie, krok po kroku. No ale najwyraźniej to, to, to było coś, co... Pewno tutaj powiesz, że coś tam wiemy. Ja, ja nic nie wiem, co tam się wtedy działo z, z Pawłem. Ale on się pojawia dopiero później i widzimy, że on jest gotowy do pełnienia tej posługi, którą pełnił. Jak patrzymy na Pawła i jego taką konstrukcję, to tam jest bardzo dużo takiej, wiecie, psychopatyczności, że on tu będzie mordował w imię. Ja nie wiem, co z nim Bóg zrobił przez te lata ukrycia, ale zrobił to, że potem był ojcem kościołów, prawda? Czułem bardzo kochającym te kościoły. Więc ja wierzę w to, że... Że my możemy zdrowieć, tylko musimy dać sobie czas ukrycia na to zdrowienie. Nie czas liderstwa z psychoterapią, tylko czas zostawienia tych dzieł i zdrowienia. Mhm. Co Może y, powiedzmy sobie o tym, jeśli zostawimy takiego lidera, y, a właściwie on sam siebie też zostawi, bo to jest dwie strony y, w tym środowisku. To jak to oddziałuje na grupę? No bo tutaj mamy, wspominałaś o relacji jeden na jeden, czyli co mi robi relacja z osobami z rysem albo z zaburzeniami, ale co robi taki lider w grupie? A to jest ciekawe, bo jeżeli doszło do ujawnienia nieprawo, niepraw, nieprawidłowości, to mamy tak naprawdę to jest ciekawe, w literaturze są opisane trzy rodzaje reakcji. Jedna jest taka, że część ludzi nie wierzy, że to jest możliwe, że zostali tak oszukani. I stoją za liderem dalej, bo nie wierzą, że brali udział w czymś takim. No przecież on, on miał te słowa, prawda? Dlaczego nie potrafią tego przyjąć? Bo to zawaliłoby ich świat. Więc oni podtrzymują zaburzenie, jeżeli on zostaje w grupie, bo mówią mu: Tak, oni cię skrzywdzili, rzeczywiście, przecież ty ty tyle dajesz, jakby tyle zrobiłeś dla tego dzieła. Ta grupa podtrzyma. Będzie grupa skrzywdzona i to będzie grupa ofiar, która będzie coraz bardziej, jeżeli zostanie. Coraz bardziej cierpieć w ciszy i o niej się zapomina. To są ludzie, którzy często są użyci przez struktury do tego, żeby złożyli świadectwa, żeby powiedzieli, co się stało, a ponieważ e, strukturą potrzebne są tylko te świadectwa, to o tych ludziach się potem często zapomina i to są ludzie, którzy potrafią odejść z kościoła, którzy potem chodzą po terapiach, szukają wsparcia, ale czego? Przede wszystkim uważnienia, bo przez to, że ten lider został, to ich świadectwo jest unieważnione, prawda? W trosce o to, żeby. No, on też jest skrzywdzony, ten lider, prawda? No nie możemy go tak mocno tutaj potraktować. Musimy z czułością, troską. No tak, ale właśnie wtedy mamy grupę, która się zabarykadowała w tym, że on rzeczywiście jest od Boga, tak? Czy nie wiem, ma, on powinien zostać liderem? Grupę, która cierpi i naprawdę realnie przeżywa gechenne, tak jak przeczytaliście, tak jak słyszeliśmy w tym świadectwie, tak? Taką gehennę tego, że ja nie wiem, czy te doświadczenia w ogóle są prawdą. Ja wiem, czego doświadczyłem, ale nikt tego nie uważnił. Nie, na, na, nikt tego nie, nie powiedział wprost. Nie było wyroku. Wiecie? I wtedy ja czuję, że coś ze mną jest nie tak i zaczynam zapadać się w taką samotność, że może ja źle myślę. I to jest druga grupa. A trzecia, jeżeli zostanie ten lider na tej pozycji, trzecia grupa, tak naprawdę są nowi ludzie, którzy zaczynają dołączać do tej, do tej struktury i oni w ogóle nie wiedzą o niczym. Bo ta grupa, która trzyma lidera, stoi murem, za polskim murem, ale stoi murem i ona rzeczywiście y, nie pozwala dojść do pewnych informacji. Ta grupa, która jest ofiarami, to jest ta piętnowana, ta, co nie powinna już w ogóle być we wspólnocie, traci często relacje, musi odejść z tej grupy. przy to była moja rodzina, tak? ale czasami naprawdę rodzina y, głęboka, duchowa, musi odejść i się odsunąć, bo ci nowi uważają, że wszystko jest ok. Nie, no o czym wy mówicie? I jest takie wrażenie ulotne, że był jakiś kryzys, ale już go nie ma. I ta osoba, która jest liderem, zamiast zdrowieć, to się umacnia w tym, skrzywdzili mnie. Zobaczcie, jaki jestem utalentowany. To wszystko na moich pracach i nowi ludzie przychodzą. Oni mnie uwielbiają, tak? Oni mówią, że jestem taki zaangażowany. Ja to widzę w internecie, kiedy pojawiają się takie sytuacje, że jest jakaś, nazwijmy to, kontrowersja wokół jakiejś osoby, czy księdza, czy osoby świeckiej. Mieliśmy przecież taką głośną sytuację jednego z zakonników w ostatnim czasie, że episkopat wydał pismo. Odnośnie nauczania, I ilu było ludzi, którzy walczyli o tę osobę, prawda? Pisali w internecie, że jakim prawem, nie wiecie, kim jest tam książę Tadada. No, no, właśnie, a ty wiesz, kim on jest? Znasz go? I ta abstrakcja jest możliwa tylko, kiedy ta osoba nie zostanie odsunięta, czyli kościół nie stanie wprost, i nie powie, ta osoba ma na ten czas na przykład, nie wiem, zakaz czy zatrzymanie pełnienia jakiejś posługi ze względu na to, że nie wiem, są pewne wątpliwości, tak, że tu tych strukturalnych rozwiązań brak. Jeżeli ta osoba zostanie, ogromna samotność wtedy przychodzi do ofiar i bezradność, tak naprawdę. Mhm. Mówisz o, o, o takiej sytuacji, w której pojawiają się coś sygnaliści i ten proces nie idzie dalej oczyszczenia. I wspominasz też o, o osobach, które odeszły z grupy. Natomiast wydaje się, że w przypadku tak silnych y, mechanizmów psychicznych to odejście nie jest proste też. Mm -hmm. y, jakie masz, y, Marto, rady czy myśli, które możesz dać y, osobom, które znalazły się właśnie w polu oddziaływania y, toksycznego lidera, lidera zaburzonego, y, na ten czas, kiedy chcą odejść? Jak Jakieś nie wiem właśnie słowa wsparcia rady mm. punkty które mogą pomóc. Jego to jest taki trudny czas dla tych osób. Myślę, że przede wszystkim nie można być samemu w tym czasie. I uważam, że to co robicie jako dominikanie, ja jestem z Warszawy, u nas na służewy na przykład jest w ogóle ośrodek, do którego można pójść, po prostu powiedzieć swoją historię, więc uważam, że oczywiście jakimś Ośrodek, ja przepraszam, przerwałem, no tak, bo chcę mógł. powiedzieć, to jest Dominikański, Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Jest też taka organizacja jak Fundacja Świętego Józefa, z którą my współpracujemy przy tworzeniu tej serii. Chcę od razu uzupełnić. Jest też wiele innych organizacji, które, które wspierają, ale to. <grym> Tak, że kiedy zaczynamy widzieć rzeczy, to przeżywamy samotność. A no pójdziemy teraz na psychoterapię indywidualną, i jedyne co to mamy poczucie, że ten człowiek tak często nie jest w ogóle ze środowiska, nie wie, co ja do niego mówię, i rzeczywiście to, czego doświadczam, to zmiany, wysłuchania, perspektywy, wyglądu i ten wgląd zmienia mnie, ale on nie o to mi chodziło przecież. Ja potrzebuję uważnienia. Tego, że nie ściemniam, nie, nie wydaje mi się, że to mi się naprawdę dzieje, że, że doświadczam jakiejś krzywdy. Dopóki to jest krzywda teologiczna, że ktoś naucza, to da się to nauczanie skonfrontować z innym nauczaniem. Ale kiedy to jest krzywda psychologiczna i nie mogę liczyć na wsparcie Kościoła, bo powiem, słuchajcie, on sprawił, że ja robiłam rzeczy, których nie chciałam, a potem wszystko podpisał swoim nazwiskiem i... No i co w tym momencie w kuriu słyszymy, no no nie wiem o co pani chodzi zazwyczaj w takich centrach jak ty, jak ty mówisz rzeczywiście są specjaliści, są często zespoły całe i psychologa i religioznawcy i, i teologa, kto, który, którzy słyszą to zbierają, znają te historie i potrafią rozpoznać w nich te symptomy konkretne więc to są cenne miejsca więc ja myślę, że pierwszą rzeczą jest to ujawnić swoją historię nawet po to, żeby zweryfikować czy ja ym, nie mam y, w tej sytuacji zaburzonego oglądu bo tak uralnijmy to. Kiedy mamy lidera, nawet nie wiem, jak on byłby wspaniały, to po drugiej stronie też mamy zaburzone osobowości. I one mogą piętnować lidera, bo zrobiły przeniesienie na niego, że to jest mój ojciec, który mnie zawiódł, bo nie widział mnie, kiedy ja chciałam docenienia. I one też pójdą zeznawać w sprawie takiego toksycznego lidera. Więc warto jest iść, złożyć świadectwo, żeby usłyszeć, czy ja rzeczywiście mam zdrową perspektywę. I żeby uważnić to, że mi się to naprawdę wydarzyło. To, co drugiego można zrobić, to powiedziałam, można rzeczywiście iść i ja zachęcam do tego, na jakiegoś rodzaju konsultację psychologiczną, terapeutyczną, żeby uzyskać wgląd, po pierwsze, co mi się stało, ale też co sprawia we mnie, że ja się stałam ofiarą takiego doświadczenia. Tak? Żeby zbudować mechanizmy zdrowe, obronne przed takimi doświadczeniami na przyszłość. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to mówić, mówić, bo w takich ruchach to, co jest taką klasyfikacją, kwalifikacją do tego, żeby powiedzieć, że coś tutaj jest toksycznego, to to, że się nie mówi, nie, jakby to nawet się mówi źle, gada się źle o tym liderze, tak? Ale cały czas wewnątrz organizacji, tak jakby no, mówi słowo Boże, że można napominać w cztery oczy. No to w cztery oczy już było napomnienie, nawet było w dziesięcioro oczu z jakimś tam grupą liderów i jakimś nawet zewnętrznym mentorem, ale nigdy nie wyszło to napomnienie, ta konfrontacja w totalnie szeroki krąg, tak, ludzi niezwiązanych. Ci liderzy to tw tworzą takie kręgi, żeby te rzeczy się nie wydostawały, bo osobom, które wypowiedzą pewne oskarżenia na zewnątrz, grożą różne kary, wyrzucenie z grupy, izolacja. Piętnowanie, ogromna agresja w tą stronę, zaburzona. To jest duchowo y, po prostu zwiedziona osoba, tak? To ona jest demonicznie w ogóle inspirowana. Ja już takie rzeczy w życiu słyszałam y, przy okazji takich toksycznych y, liderów, że no naprawdę, no po prostu człowiek normalnie już jest chodzącym jakimś złowrogim zombim, y, ponieważ odważył się powiedzieć coś na zewnątrz, więc trzeba mówić, 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 mówić. Mhm. Czy Twoim zdaniem jedynym rozwiązaniem jest odejście w takiej sytuacji? Oczywiście opowiedzenie, ale odejście, czy da się funkcjonować jeszcze w takiej grupie? Nie wiem, czy się da. Na pewno odejście powinna poprzedzać konfrontację. W kościele jest jeszcze prosto, bo można odejść. W małżeństwie, w którym jest toksyczna osoba, bardzo trudną mamy decyzję do podjęcia. W pracy też. Ale dużo mniej niż w małżeństwie ponosimy koszty. Toksyczny szef w pracy, no dobrze, stracę pieniądze, stracę podstawę, ale to jest tylko praca, można powiedzieć. No, ze wspólnoty jest najłatwiej odejść. Po prostu jest bardzo dużo, bardzo fajnych wspólnot i organizacji kościelnych, do których naprawdę warto przejść. Natomiast przejść to taki churching nam się wtedy ro, ro, robi, ale do których warto wejść o, i być formowanym, ale też mieć jakieś, jak, 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 jakąś możliwość rozwoju duchowego. Natomiast uważam, że żeby odejść, jeżeli mam możliwość i siłę, to żeby odejść wcześniej po, złożywszy świadectwo grupie, dlaczego to robię, dlatego że jeżeli odejdę, zniknę, to ci ludzie, którzy tam będą usłyszą na mój temat historię, która nie będzie prawdziwa i sprawi, że będą coraz bardziej w tym uwiedzeniu. Bo lider już zadba o to, żeby ta historia o mnie odchodzącej była wystarczająco krwista, żeby nikt nie po odważył się na, na, na taką samą rzecz. Przy czym trzeba pamiętać, że ten lider każde kolejne odejście będzie piętnował coraz mocniej, bo i wtedy zwiera szyki ta grupa coraz bardziej. Tak? Więc odejścia będą ciche, nic się nie będzie na ten temat mówić, ludzie będą odpływali w, ci w ciszy zranieni albo zbolali. A jak odchodzę, co uważam, że jest słuszne w tej sytuacji, jeżeli organizacja choruje, a nie jestem nad tą organizacją, to nie powinniśmy odchodzić w ciszy. Nawet jeżeli to jest pisemne do liderów e, oświadczenie, dlaczego odchodzę, co się wydarzyło, czego doświadczyłam, e, to to jest ok, bo przynajmniej grupa rozumie, co ja mówię, może nie wziąć tego pod uwagę, może myśleć inaczej, ale złożyłam świadectwo i uważam, że jesteśmy odpowiedzialni za złożenie świadectwa. Dlaczego to robię, co robię. Natomiast rozumiem, że może być osoba tak skrzywdzona, że powinna uciekać, po prostu odłączyć się i robić rzeczy już poza. Y, ratować się po prostu z danej organizacji. Aha. Z drugiej strony wydaje mi się, że y, warto jakoś y, powiedzieć też, o, o, o co cię proszę, jak przygotować się do wyrażenia takiego świadectwa. Tak? No bo mówisz o tym, że y, odejście. Bez świadectwa wiąże się z pewną reakcją agresywną, natomiast y, odejście ze świadectwem wiąże się z, z to, jeszcze z tą agresją, z którą mogę się spotkać. Tak, się do tego przygotować, tak wewnętrznie? Y, na pewno y, wiem, że tu jeszcze będziecie o tym mówić w trakcie innych podcastów, ale to, co się dzieje w ofierze, kiedy zaczyna widzieć, że coś jest nie tak, to jest upiorne. I myślę, że to, co przeczy to, 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 to świadectwo, które słyszeliśmy, to pokazuje. To jest y, takie uwiedzenie, z którego nagle zaczynam widzieć, jakbym się obudziła ze snu. I nie wiem, co mi się wydarzyło, że ja wcześniej w to wierzyłam, ale naprawdę w to wierzyłam. Robiłam te rzeczy, bo że wierzyłam, że ktoś na przykład jest namaszczony od Boga, więc nie dotyczy go żadne prawo, tak? Na przykład i to budzenie się wymaga grupy, żeby było bezpieczne i zdrowe. Więc to co trzeba zrobić, wydaje mi się, żeby przygotować takie świadectwo, to trzeba maksymalnie się urealniać, właśnie rozmawiając z ludźmi, którym ufam, żeby oni też mi mówili, ale teraz to pojechałaś, bo to jest twoje zranienie kryniesz jakby to jest taka faza, że kiedy czujemy się obudzeni, czujemy się oszukani, skrzywdzeni, wykorzystani i co się w nas rodzi w zdrowym ciele agresja, złość, gniew, chcielibyśmy, nie wiem, donieść wszędzie, gdzie się da, do papieru napisać adnotacje, i z tym gniewem go trzeba przepracować, zanim się napisze świadectwo. Więc myślę, że zanim się za zacznie o tym myśleć, trzeba przepracować swoje zranione emocje, bo to świadectwo nie będzie świadectwem, tylko będzie mm, takim wypluciem z siebie złych rzeczy. I nikt poważnie nas nie potraktuje. Potraktuje nas jako niestabilnych emocjonalnie, zaburzonych, wściekłych, i włożę tą sprawę w taką łatkę, to są prywatne jakieś animozje między tymi osobami, nie bierzmy tego poważnie. Więc, żeby przygotować takie świadectwo, trzeba to przegadać, dać sobie czas, nawet tygodnie, czasem i miesiące, żeby te emocje opadły, żeby tu się terapia przydaje, tak? Że, że, żebym wiedziała, co chcę powiedzieć, nie była w reakcji, tylko powiedziała to, czego doświadczyłam, zaświadczyła na spokojnie. Też wydaje mi się, że, bo tutaj też warto, żebyśmy powiedzieli, że mówimy o takich sprawach, które są czasem niejasne, tak, że to nie jest wszystko zrozumiałe samo przez się. No bo kiedy dochodzi, nie wiem, do tego, że nie wiem, ktoś mnie bił albo ktoś mnie wykorzystał seksualnie, nastąpiło jakieś radykalne przekroczenie granic, no to wtedy. Świadectwo nawet pod wpływem ogromnego gniewu, czy zgłoszenie ma znaczenie. Natomiast tutaj też, powiem, yy, ja sam zadałem to pytanie, to chcę jakoś do, doprecyzować, że chodzi o te sytuacje, wszystkie, w których sami sobie jakoś nie dajemy wiary i trudno nam uwierzyć, że ktoś też yy, może dać temu wiarę. Więc to... Tak. I to są najtrudniejsze sytuacje. A one są też yy, bardzo częste. Tak. Ja... Nie, nie chcę mówić o, o tych terapeutycznych moich drogach z pacjentami ale szczegółowo, ale widzę, towarzyszę teraz takiemu procesowi, w którym widzę osobę, która wychodzi z pewnego ruchu, y, który się w Polsce wydarza, y, ze, ze wspólnoty bardzo konkretnej, i widzę, ile to czasu zabiera człowiekowi, żeby powiedzieć: sobie, Kurczę, naprawdę mi się to stało, zostałem wykorzystanym, moje dobre chęci, moje nastoletnie serce. Bo czasu są ludzie, którzy wchodzą do jakichś ruchów, wspólnot grup y, jako nastolatki 17 w tym najbardziej mięciutkim okresie, kiedy był lider, ktoś starszy dwudziestoletni, to jest w ogóle koza, w ogóle mój idol przyszły, y, i one wchodzą tak, uzależniając się, symbiotycznie po prostu niemal w te relacje, i te odejścia są najtrudniejsze. I ta toksyczność jest największa. Bo to jest młoda, dwudziestoletnia osoba nie dojrzała do tego, żeby być liderem, i w niej ta sytuacja w ogóle powoduje tą patologizację. Wiecie, to jest najstraszniejsze, że taki młody człowiek zostaje liderem, bo chce zrobić coś dobrego dla Pana Boga i ma dobre ideały, ale przez to, że jest liderem, a nie ma nad sobą wsparcia kogoś, kto formuje to liderstwo dojrzale, to go to liderstwo patologizuje. I potem po 20 latach mamy naprawdę spatologizowanego lidera, który całe życie jest liderem, nigdy nie był liderem. Od 20 roku życia był kierownikiem duchowym, chociaż nie miał kierownictwa duchowego. Kierownikiem duchowym dla, dla ludzi, on już nie, nie ma innej identyfikacji. Zaburzył się, jakby służąc. I to są takie przejmujące historie w tym zakresie. Chyba powoli zbliżamy się do końca. Y Marto, chciałbym Ci też prosić na koniec, jeżeli chciałabyś coś zupełnie z własnego poruszenia, jeszcze tak powiedzieć, że tak powiem, z serca, coś, co jest dla Ciebie ważne w tym kontekście, to oddajemy Ci głos na, w, tych, w, tym ostatniej, w tej ostatniej chwili naszej rozmowy. Jak to powiedzieć, to mi się taki statement, ale taki jakiś strasznie, pomyślał, że żałosny odezwał, ale trudno powiem go, bo pójdę za poruszeniem serca, że wierzę w zdrowe liderstwo. Naprawdę wierzę, bo wierzę, że zdrowy lider to jest taki lider, który dał się Bogu mądrze złamać, przechodził doświadczenia życiowe, nie udając, że ich nie ma, tylko pozwalając im się uplastyczniać, umądrzać. I że taki lider jest złotem. Więc wierzę w tym sensie, to takie rzeczy się stać, mamy wierzyć, ale wierzę we wspólnoty i w życie wspólnotowe bardzo. I wierzę w to, że mogą być te wspólnoty prowadzone w ogromnym zdrowiu i życiodajności, tylko brak, ach, brak mądrych ludzi, którzy wspierają te wspólnoty w ich zdrowym życiu. Więc, jakbym miała tak powiedzieć coś od siebie, to. Marzy mi się taka dojrzewalnia liderów, nie szkoła dla liderów, tylko żebyśmy mogli jako liderzy dojrzewać pod czyimś okiem czułem i mądrym, tak żeby, te, żeby nie było takiego cierpienia w tym kurczę, że ludzie idą do wspólnoty, rozwijać, a wychodzą poranieni. Dziękuję Ci bardzo, bardzo. Dziękuję. To koniec naszego dzisiejszego spotkania, a już za dwa tygodnie spotkamy się z ojcem Tomaszem Francem dominikaninem po to żeby porozmawiać o wewnętrznym świecie osób krzywdzących, wewnętrznym świecie predatorów, agresorów i powiemy też o tym czy można mówić o duchowości takich osób i jak ona wygląda. Dziękuję jeszcze raz bardzo, a w zasadzie dziękujemy razem. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chcesz, żeby nasze treści były bardziej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.